Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym, licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. No, witamy Państwa serdecznie dzisiaj. Dzień dobry. Na łonie natury, za nami bramka, to coś wymownego w naszym odczuciu, będziemy bronić, każdy swojej racji, racje chyba będą dwie, wydaje mi się. I ja chciałbym nawiązać do, drodzy Państwo, do badań technicznych, których zakres ma zmienić się z nowym rokiem. Nie wiemy jeszcze w 100%, że on się zmieni, w jakiej formie się zmieni, aczkolwiek miałem okazję widzieć takie różne dokumenty czy broszury, tak, które mówią właśnie o tych zmianach, które mają nadejść, a w szczególności nad zwiększeniem nadzoru nad pracą diagnostów w stacjach kontroli pojazdów. Żeby od razu wyjaśnić, ja nie posiadam stacji kontroli pojazdu, więc interesu tu żadnego nie mam. I czemu akurat ten temat? No, drodzy Państwo, tak wpadło to w moje ręce, tam powiedzmy 2 miesiące temu. Zacząłem zastanawiać się, o co chodzi ze słowem bezpieczeństwo. Głównym jakby przesłaniem tych wszystkich zmian jest bezpieczeństwo. W szerokim tego słowa rozumieniu. I tak naprawdę nie wiadomo, o jakie to bezpieczeństwo chodzi. Słowo bezpieczeństwo. No dobrze. No pewnie przez chwilę pomyślałem, że pewnie chodzi o to, że te auta niesprawne powodują dużo zdarzeń drogowych. I tutaj jeszcze podkreślę, mówimy o transporcie osobowym, czyli prywatnym transporcie osobowym. Nie mówimy tutaj o specjalistycznych autach i transporcie ciężarowym. Pewnie powodują dużo zdarzeń drogowych. No więc mając możliwość i okazję, dotarłem do statystyk, więc ze statystyk wynika, że zdarzenia z udziałem pojazdów niesprawnych to jest promil, to nawet nie jest procent, to jest promil, więc sobie pomyślałem, to jakie bezpieczeństwo? No to mi wytłumaczono, że chodzi o bezpieczeństwo ekologiczne. No to sobie pomyślałem, to nie rozumiem. No i później do mnie dotarło, że wzmacniając nadzór nad diagnostami, tak w skrócie mówiąc, zostaną zrealizowane jakieś plany, tak? Plany rządzących, nie wiem czyje tam, może to już nie jest nawet istotne, czyje plany, w każdym razie plany. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wzmacniamy nadzór nad diagnostą, tam mamy jakiegoś pana X i mamy tutaj w jego obrębie pracy nadzór w postaci ITD, transportu drogowego, jakiegoś urzędu marszałkowskiego i jeszcze innej organizacji. I zakładamy mu kamery, tak, na TORS, na stacji kontroli w każdym miejscu, gdzie tylko można. I później te wszystkie dane musimy archiwizować. I nagle nam się kończy jakby rozum nad całością tego zdarzenia, czyli tego badania technicznego. I włącza się tak typowa ludzka czynność, czyli ochrona własnego stanowiska pracy, tudzież różnych konsekwencji prawnych. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że zabraknie Wam na jakimś klemie plusowej, załóżmy w kumulatorze jakiegoś czerwonego kapturka plusowego, tego badania nie przejdziecie. Malutkie, drobne ognisko rdzy, tego badania Państwo nie przejdziecie. Drobnej korozji na układzie wydechowym, też go nie przejdziecie, bo nawet jeśli by diagnosta w innych okolicznościach uznał, że to nie ma znaczenia, nie zagraża to ani w ruchu, ani dla innych uczestników ruchu, ani dla bezpieczeństwa tego pojazdu, pewnie by uznał to, że ten pojazd jest sprawny. Natomiast w sytuacji, kiedy będzie miał za sobą całą armię ludzi, którzy będą oczekiwali
inaczej, poszukiwali jego pomyłek, bo u nas raczej to tak się odbywa, że się szuka pomyłek i drobnych uchybień, zrobi wszystko, żeby do tego nie doszło i nie był zagrożony jego status. Mirku? Czyli rządowy spisek? Powszechny spisek? Ministerialny spisek? No bo tak jak to przedstawiłeś, to jest normalnie, można powiedzieć, jakiś spisek, prawda, osób nadzorujących te stacje techniczne. Oni się zmówili i chcą albo te stacje wykończyć, albo tych diagnostów, że tak powiem, wykończyć, a może zagonić ich do roboty, a może wydłużyć czas badań, ale w każdym razie, tak jak wcześniej mówiliśmy, gdybyśmy trzymali się tych drobiazgowych przepisów, to prawie 30% pewnie by trzeba było tych samochodów wycofać, czyli więcej jak w Niemczech, bo w Niemczech tam nie przechodzi badań 10-12, u nas nie przechodzi 2%. Ale adre, w Polsce jest około 5000 stacji badań technicznych. Pracuje tam już w tej chwili niecałe 15000 ludzi, pracowało więcej. I oni w tamtym roku, weźmy rok 21, wykonali 20 milionów przeglądów technicznych. Szybko sobie wrzuciłem, policzyłem, wyszło mi to, ile oni tych przeglądów, gdyby statystycznie na każdą stację, zrobili, prawda, dziennie. No i wyszło mi, że z wyjątkiem niedziel i świąt, bo nie pracują, to wyszłoby, że oni tam zrobili by 13. No ale odliczymy diagnostów, urlopy. Niektóre stacje się zamyka, bo mają jednego diagnosty, też ma urlop. To mi wyszło, że dziennie jedna stacja wykonała z tej statystyki 17, 16 do 20 przeglądów dziennie. W związku z tym, gdyby pracował jeden diagnosta, czy na zmianę półtora, bo tam te stacje są otwarte od 8 do 17, przeważnie dajmy na to, to wychodzi na to, że każdy z nich poświęcił mniej więcej na te badanie tam około pół godziny. Sięgnąłem do przepisów aktualnie obowiązujących, no i tam taka przeciętna jest też koło, prawda, żeby wykonać badanie techniczne, to nie ma normy czasowej, ale dobrze uwijający się diagnosta może wykonać to w pół godziny, a słabiej pracujący to zajmie mu, gdyby wszystkie punkty odhaczyć, bo jest tam odpowiedni na dzisiejszy czas, prawda, załącznik do tego, co on ma zbadać, to wyszło mi, że tak od 45 minut do godziny. Co z tej statystyki wynika? Gdyby mieli poświęcić godzinę, to mogliby jeden człowiek zrobić 8 badań w ciągu swoich 8-godzinnego dnia pracy, a zrobili 16. Czyli część tych badań była tak trochę robiona po łebkach. Na pewno byliście wszyscy, bo tam co roku musicie, nowy samochód co 3 lata, potem co 2 lata i potem rok byliście na stacji diagnostycznej i wiecie, czasem was może trzymają te 3 kwadranse, bo jest jakiś cepik się zawiesi, bo tamtego, bo komputery nie działają, bo z tą elektroniką to jest w ogóle do D. A czasem odbędzie się to w pół godziny, 20 minut, jak tam szybki kręci z diagnosta. Wy jako obywatel nie musicie wiedzieć, co on ma badać. On ma wam zbadać, sprawdzić poprawność tam numeru w winie, dowód rejestracyjny i ma zbadać, co ma zbadać. I teraz wynika to, co mówią, że część tych badań nie była przeprowadzona zgodnie z załącznikiem. Teraz według nowego załącznika, no to już w ogóle jest kicha. No bo teraz tak naprawdę, żeby nowy załącznik diagnosta wykonał, to trzeba 2 godziny na jednego człowieka poświęcić, pewnie, myślę, bo tak jak podajesz te przykłady, to rzeczywiście to, co próbowało Ministerstwo Komunikacji w tej chwili przemycić w tym programie, to 2 godziny trzeba te badanie robić. Mówią, no, do pierwszego odrzucenia. I teraz jest pytanie zasadnicze. Czy warta skórka wyprawki? No, nie warta. Dlatego, że tym problemem borykamy się od roku 2018. W roku 2018 już to było przygotowane, miało wejść, przesuwano i ciągle te badanie samochodu podstawowe to jest 99 zł. Spójrzcie, mamy rok 22, znaczy 4 lata, nadal 99 zł płacimy. Gdybyśmy odpalili w 2018 roku, to firmy miałyby czas, żeby zainwestować
przekonaniem, że już byśmy podnieśli tę odpłatność za badanie techniczne chociaż trochę i firmy mogłyby zacząć inwestować. Patrz, dopiero jak żeśmy się dowiedzieli, że będzie zwyżka, bo oprócz tej kontroli to będzie i stawka wyższa, będzie 200 zł może nawet, albo 170, to już u nas w Polskim Związku Motorowym też dokonano już modernizacji w Białymstoku stacji, no bo już liczą na przyszłe zyski. Ale będą się borykać z problemami innymi, bo też będą musieli więcej zapłacić, trzeba więcej diagnostów. A skąd wziąć tych diagnostów? Ich jest coraz mniej. I teraz jak diagnostów obarczymy taką odpowiedzialnością, to będzie ich znowu coraz mniej. Powiedzą, po co mam odpowiadać tam karnie, może nawet i tak dalej. No koniecznie. No bo cały wywód nagle legł w gruzach. No. Bo skoro ilość zdarzeń to jest promil, tak. Czemu tyle uwagi poświęcić z rzeczy, która nie jest, a nawet ością, nie powiem gdzie, no i tylko po prostu, no ale i czemu? I mnie się od razu nasuwa... Skórka warta wyprawki. No właśnie, o co chodzi? No, o co? Czemu? No ja mam taką teorię. Skoro w ciągu 2-3 lat pozbawimy z rynku polskiego 30% pojazdów, to Mirku, rozmawialiśmy, ja tak zakładam, tak się skończy, bo szczegółowa kontrol... Moglibyśmy. Szczegółowa... Moglibyśmy. Powiem tak, szczegółowa kontrol wykluczy nawet nowy pojazd. Jestem przekonany i pewny. I tutaj możemy polemizować, bo my widzimy nowe pojazdy przyjeżdżać z jakimiś wadami, półroczne. Więc może wyeliminować. Więc co się dzieje, bo ja to odbieram w ten sposób, co się dzieje z tym wolnym miejscem tych 30%? No co, Żerań dostarczy te pojazdy? Żerań ich nie dostarczy, bo my nie pracujemy. Mirku, nie machaj, ja poczekałem. Nie? Nie machaj, Mirku, Żerań dostarczy. I jak nie wiadomo, o co chodzi, to drodzy Państwo, wszystkie działania zawsze są tam, gdzie są pieniądze. Mamy tyle obszarów do działania, gdzie jest kupa roboty i to wszystko się wali. Nie, my zostawiamy te wszystkie obszary, gdzie one się walą, gdzie trzeba rzeczywiście szybko udzielić jakiejś pomocy, wsparcia i przepisami zrobić. Nie, my idziemy tam, gdzie jest jakiś, nie wiem, już nie będę mówił, chociaż się domyślam, jakiś interes czyjś. I nagle się zrobiła taka wielka troska o ten jeden promil. Taka tragedia się stała w transporcie krajowym, tragiczna, że trzeba tych diagnostów spacyfikować i nasłać przynajmniej 3 jednostki kontrolujące, nie na stację, tylko na diagnostów. Tutaj trzeba mówić. I teraz analogicznie, Mireczku, jeśli staniemy przy komendzie policji, przy drzwiach, z zegarkiem w ręku i z telefonem i będziemy strzelać zdjęcia wszystkim spóźnialskim i wychodzącym wcześniej, czy w ciągu 3 miesięcy pozbawimy komendę połowy pracowników? To temat drażliwy. Dokładnie. Bardzo drażliwy temat. I to no to proszę, daleko Mireczku, zajechałeś. Nie, bo ja ci powiem tak, bo ty zrobiłeś założenie, te 30%, tak, zakładamy, że eliminujemy z rynku, bo ty robisz założenie, że my na przykład w kraju nie mamy swoich samochodów, no to no trzeba je kupić za granicą, nowe czy używane, czy tak dalej. Nie, nie trzeba. Zarobią, nie? Drodzy Państwo, a nic ja nie trzeba. Ludzie nie będą mieli wyjścia, będą musieli ja kupić. Mówię co innego, kolego. Idźmy w kierunku też ekologii. Ekologii. I ci powiem tak. Nie samochodem. Przepraszam Państwu, będzie autobusem. Mirosław zaraz nie. będzie leżał. Nie. Będzie autobusem. Leżał. Słuchaj. Bo jeśli chodzi o ekologię, Mirku, to idźmy po wszystkich dyskontach dużych sieci. Zobaczmy, co leży na tych półkach z tosami. I tam jest właśnie ta ekologia. Zapytajmy, gdzie jest zużyty olej. Dobrze. To jest ekologia. Tak. Zapytajmy, tak. co się dzieje z tymi nielegalnymi wysypiskami. Ale nie, ale my dobraliśmy się do aut. No bo to z autami. Nie, bo to jest najłatwiej, mówię. Jest Jan Kowalski. Wycinamy 30% aut, przesadzamy wszystkich na autobusy, miasto rozbudowuje sieć tak, autobusów tak. i w związku z tym te autobusy będą zanieczyszczać. Drodzy Państwo, ale co się stanie na przykład, nie obrażając w Czerwonce? Tak. Zabierając im te 30% samochodu, no przesiądą mamy... się do czego? Czego? No jak to? Na co? Program, autobusów PKS-u tam nie ma. 5, tam 10 lat Także temu, to... uważam to teorię też za wadliwą. Jak jeździć, wiesz, jak te mrówki, może tam, nie wiem, jak wielbłądy na pustyni, rozumiesz, ale... Nie ma czego nie ma. Ja mówię po raz pierwszy. Mniej gadania, więcej działania. I jak to się mówi, prawda, zapowiadany program tych stacji technicznych, obciążenia diagnostów, dyma się znowu miesiącami jako temat zastępczy, bo podejrzewam, że od 1.23 roku to znowu nie wejdzie. Nie weszło 4 lata temu, nie weszło, prawda, od września, tak jak zapowiadano tego roku i pewnie od przyszłego roku nie wejdzie. A wiesz dlaczego nie wejdzie? Bo to jest polityczna sprawa. Drodzy Państwo, ale już bez tej polityki. Tylko, tak. tylko kwestia, kwestia, my tutaj jakby nie jesteśmy puszczani ze stron. Ja widzę to tak, Mirosław widzi to zupełnie inaczej. Bardzo podobnie. Ale Państwo możecie też, obserwując te badania, bo nie ominie to nikogo, co roku będzie musiał robić,
lub raz na 3 lata, jak ma nowy pojazd, szczęśliwcem jest, a potem za 2 lata kolejne, ale już później, co roku, będzie musiał spotykać się Pozwoli, z tym. Że zadam Ci pytanie. I jeszcze ostatnio, Mileczku, co mogę powiedzieć, zanim mi zadać pytanie krótkie. Drodzy Państwo, przyjeżdżają klienci, którzy mają rejestrowane pojazdy na Litwie. I wiecie Państwo, jak oni opowiadają, jak to badanie wygląda? To wygląda jak podwójny egzamin dojrzałości. Tam się nawet buty pastuje, żeby nie zdenerwować diagnosty na tych badaniach. Fajnie, ale zadam Ci to właśnie jedno pytanie. Powiedz mi, według Ciebie, według aktualnie obowiązujących przepisów, żeby tam na rolki wprowadzić amortyzatory, podłączyć tam ekologicznie, sprawdzić, prawda, hamulce, to co trzeba zrobić, to powiedz, żeby wykonać te światła, migacze, sygnał dźwiękowy, światło cofania od spodu na szarpak, prawda, układ wydechowy i tak dalej, żeby ile czasu powinno to zająć diagności? Żeby tak zrobić według przepisów. To, co na obowiązujący dzisiaj załącznik. Dokładnie. I ja Ci, Mileczku, odpowiem, bo często ludzie, którzy nie chcą prosić diagnostę, czy dostać tak zwanego negatywa, przyjeżdżają tydzień wcześniej. I na przykład jak do nas i proszę, mam badania, proszę sprawdzić mi żaróweczki, stan oświetlenia, resztę pojazdu. I powiem Ci szczerze, dysponując właściwym sprzętem do tego typu zadań, można to zrobić w 12 minut. No to już sprawna osoba, która rozumie, co robi, wsiada do auta już między czasami. Nawet dwie to tak, i w 10. I w 10 to zrobi. Ta podaje komendy. Tylko tu nie chodzi mi, cały czas ja nie chcę nikomu powiedzieć o tym, że ci diagności inaczej może. Co chciałem powiedzieć, bo się zgubiłem. Chciałem powiedzieć, że wszyscy mówią, że ci diagności źle robią. Czasu, tak. A właśnie to nie jest prawda, że źle robią. I według mnie tymi wszystkimi nakładanymi na nich restrykcjami, obarczaniem tymi kamerami, robi się też taką krzywdę im. Bo dlaczego wszyscy założyli, że oni robią to niewłaściwie? No bo według europejskiej dyrektywy to nie oni będą to robić. Mają sobie kupić urządzenia bardzo drogie, postawić samochód, urządzenie za nim zrobi taki wydruk. I ten wydruk, i pan diagnosta mówi, proszę czytać na końcu, niedopuszczony do ruchu. I ja mam ten pomysł na to, mam super pomysł. Jak już wszyscy ci, co te dyspozycje wydają i rządzą tym całym naszym kapitałem rozumnym i finansowym, zaczną robić lepiej niż diagności, to wtedy mogą przyjść i według mnie tych diagnostów obrażać, no bo to tak by nazwijmy, obrażać. Najpierw w swoim ogródku zróbcie porządek. Tak. A potem idźcie innych uczyć. I u nas jest taka tendencja, że się bierze tam za robotę, gdzie mniej więcej wszystko gra. A zostawia się wszystkie inne tematy, gdzie nie gra. Cała motoryzacja leży, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Cała leży. Tak. I nie chodzi o normy wymyślone w bzdurny sposób, gdzie połowę pomiaru czasu normy spalania stanowi start-stop, kiedy silnik jest wyłączony. I wszyscy, którzy zajmują się mechaniką, i to rozumieją, że to przecież no, to jest oszustwo. Zanim powiesz, tak jak Konopnicka, pójdź dziecię, ja cię uczył karze, to musisz najpierw tych bajek szereg napisać, żeby móc to powiedzieć. Tak myślę, no, bo my tutaj, wiesz, no, urodziła się tutaj, nie? Drodzy Państwo, że tak tu wdrożyłem tych drogich Państwa, że chodzi w tym wszystkim o to, obserwujmy, co się dzieje wokoło, bo czasem to nie jest logiczne i też możemy zrobić i ja krzywdę. Ja myślę, że to nie wejdzie. Ja nie wiem, czy to wejdzie, czy to nie wejdzie, ale... To jest tylko zastępczy temat, myślę, na razie, a dało to nam... punkt programu, fajny odcinek nakręciliśmy, myślę. Ale to się wypowiedzi dowie. Kochani Państwo, zmarnowali mi 2 miesiące życia, bo ja się przyłożyłem, zacząłem szukać, no o co właśnie, chodzi. Właśnie. I nie dotarłem do niczego rozumnego, prócz tego, że ci diagności to są dopiero ludzie krnąbrni i dopuszczają wadliwe pojazdy do ruchu. Diagności są fajni, jak to się mówi, prawda, a działa te badania techniczne, działają tylko dzięki temu, prawda, że jeszcze emeryci się zatrudniają, bo młodzi wcale nie chcą, bo ani to płatne, ani wygodne, odpowiedzialność wielka i o tym też trzeba pamiętać. Tak, trzeba przede wszystkim pamiętać, że ci ludzie ponoszą w pełni odpowiedzialność za te wszystkie dopuszczenia do ruchu, więc krzywdzące jest twierdzenie, że po prostu oni to robią w sposób niekompetentny i no nieprzemyślany, tak bym powiedział. I na tym co? Kończymy? Na tym byśmy chcieli Dziękujemy zakończyć. Państwu za uwagę. Do zobaczenia.